fajnie się jedzie przez kapelę, bo żadne auto cię nie wyprzedza. Wszyscy w tym samym tempie. Obojętnie, czy Mercedes, czy Trabant. No i dobrze, ale równo się jedzie i tyle. Trochę ślisko może być miejscami. 26 stycznia 2015 roku wybraliśmy się do Karpacza na narty. Jedziemy. Po drodze mijamy Złotoryję. Tutaj ja mieszka tak, kolega taty. Po prostu i tata tu pokaże nam, na takiej zasadzie, że gdzie nie ten kolega mieszka. Tutaj z boku, tylko z przodu. Dobra, stop. Z przodu. Tutaj skręca się. Z boku czasami w prawo. Też, ale... Tu jest ulica Złota. To nad zalewem mieszka? Nie, tutaj nie mieszka 100 metrów ale dalej. Ale chyba dojedzie do zalewu, bo pisze nad zalewem tak, strzałkę. Tak. Tu fajnie się jedzie przez kapelę, bo żadne auto cię nie wyprzedza. Wszyscy w tym samym tempie. Obojętnie, czy Mercedes, czy Trabant. No i dobrze, ale równo się jedzie i tyle. Minęliśmy Złotoryję, zbliżamy się do kapeli. Tu widzimy kierowcę oraz pilota, którzy szykują się do zdobycia kapeli. Widzimy ośrodek narciarski na Łysej Górze. W oddali willi widzimy daleką panoramę Karkonoszy. O, a to już Śnieżka, czy... A to już Biały Jar w Karpaczu. Jesteśmy na parkingu. Za chwilę pójdziemy na narty. Jesteśmy na miejscu, czyli w przedszkolu narciarskim. Za chwilę Maciek rozpocznie treningi. Jesteśmy na stoku, to znaczy w szkółce narciarskiej, którą sponsoruje firma PGE, Kapi oraz Milka. Nie wiem, czy w sumie, choć Maćkowi nikt nie płaci nie wiem, za to, ale to bardzo lubi wymieniać, reklamować różne firmy. Tu nie widzicie. Można tak długo, bo się wyczerpie. Dobra, momencik. Pierwsze minuty nauki. To nie pływanie, szefie, tak nic nie robi. Teraz to pierwszy zjazd, prawie samodzielny. Jak widać, praca instruktora wcale nie jest łatwa. Jadę i zaczynam hamować, szeroko nogi. Jazda do góry odbywa się na tak zwanym dywanie, chociaż jako żywo bardziej to przypomina wyciąg taśmowy w kopalni lub w hucie. No ale jak zwał, tak zwał, grunt, że jest duża wygoda. Zagapiłem się, o, brawo, taśma przeciążona. Kolejny zjazd. W sumie Maciek ćwiczył 50 minut. A nasz cały pobyt w Karpaczu trwał 4 godziny.
Za chwilę będziemy wracać do domu. Będziesz miał fajny film, dziadek. Górska trasa samochodowa, tak? Tak. W drodze powrotnej po prawej ręce ładnie widać Rudawy Janowickie. Krótki filmik. Jak będzie łza? Kurde! Za chwilę kończymy jazdę. Pozostanie tylko narracja Maćka w samochodzie przed garażem. Dobra, właśnie wróciliśmy. Jak widać, trochę się zmieniło. Tak. I przy okazji znalazłem kasetę Anny German. Nie wiem czemu, ale znalazłem. Taka fajna kasetka. Proszę, taka fajna kasetka. Okej. Dobra, w każdym razie wróciłem i się cieszę. Także tutaj zaraz zobaczę zdjęcia. Ogólnie całkiem mi dobrze szło, tak. I się ogólnie się cieszę. Czekajcie, bo tutaj mam drobne problemy. Dobra, czekajcie. Dobra. Dobra, już się udało, także ja się z wami zajmę. I zaraz do was wracam.